Hej kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Z tej strony Magda. Dzisiaj zapraszam Was na pierwszy odcinek serii top 10 produktów z mojego kuferka i w dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematyką w sumie chyba jaką najbardziej lubicie, czyli produkty drogeryjne. Będą to kosmetyki, które nie kosztują więcej niż 30 zł, także mam nadzieję, że taka tematyka filmu Was zainteresuje. Znajdą się tutaj kosmetyki, których używam cały czas, które regularnie, gdy tylko mi się skończą, dokupuję. Więc myślę, że to jest taka najbardziej prawdziwa rekomendacja. Ja nie będę Ukrywać, że lubię kosmetyki z wyższej półki i mój kuferek głównie opiera się właśnie na takich kosmetykach. Natomiast, gdy mam możliwość używać czegoś, co jest tanie, a równie dobre, to absolutnie nie widzę tutaj żadnych przeszkód i powiem Wam, że w moim kuferku znajduje się naprawdę kilkanaście, kilkadziesiąt produktów z drogerii, które bardzo lubię i dzisiaj pokażę Wam 10 z nich, tak żeby zobaczyć, czy w ogóle będziecie zainteresowani taką serią. Myślę, że z biegiem czasu, jeśli ta seria przypadnie Mam do gustu, będę również nagrywać odcinki top 10 z jakimiś produktami z poszczególnej kategorii, czy też z kosmetyków z wyższej półki. Także ten odcinek to jest taki na próbę. Zobaczymy, czy taka tematyka w ogóle przypadnie Wam do gustu. Mam nadzieję, że interesuje Was taka tematyka filmu. Jeśli tak, to oczywiście pamiętajcie o kciukach, przygotujcie coś do picia i zapraszam Was na top 10 tanich perełek z mojego kuferka. Mm. Zacznijmy sobie od makijażu twarzy i tutaj przygotowałam dla Was dzisiaj jeden z moich ulubionych drogeryjnych podkładów i takim moim ulubionym podkładem, który stosuję samodzielnie lub mieszam go z innymi podkładami. Jest to podkład Wet n' White Photofocus. Ja mam go w dwóch odcieniach, odcień Nude Ivory i odcień Classic Beige. Classic Beige jest to taki odcień, który jest już bardziej żółty, jest mm, sporo ciemniejszy, więc często stosuję go do przyciemniania jakichś Wspomnijszych podkładów. Ogólnie lubię go na przykład mieszać z podkładem Charlotte Tilbury Airbrush Flawless. To jest naprawdę fantastyczna mieszanka, jeśli chcecie troszeczkę odciążyć tamten podkład, jeśli nie chcecie, żeby tamten podkład wyglądał zbyt tempo, żeby jednak miał delikatnie satynowe rozświetlenie i żeby był troszkę bardziej plastyczny. Na przykład podkład Charlotte Tilbury nie nadaje się samodzielnie do konturowania na mokro, ponieważ bardzo szybko zastyga, a gdy używam tej mieszanki, czyli kiedy dodaję tego podkładu właśnie do tego mocnego, to ten podkład Charlotte staje się bardziej plastyczny, jest taki bardziej świetlisty, także jest naprawdę świetny podkład i kosztuje mniej niż 30 zł. Jeśli chodzi o kolorystykę, ona tutaj jest dosyć uboga, więc ja polecam Wam te dwa kolory. One fajnie mi się sprawdzają do mieszania. Minusem tego podkładu jest na pewno zapach. Pachnie dosyć tak sztucznie, ym, także to troszeczkę mi przeszkadza, ale gdy mieszam go z innymi podkładami, które ładnie pachną, to tutaj tak naprawdę jest to mało wyczuwalne, więc gdzieś ten zapach się gubi. Samodzielnie ten podkład jak najbardziej nadaje się do skóry suchej. Jeśli chodzi o skórę mieszaną, tutaj doda Abym jakąś kropelkę takiego bardziej zastygającego podkładu. Ten podkład bardzo ładnie wygląda na skórze, daje takie delikatnie satynowe rozświetlenie, wygładza skórę, także serdecznie Wam go polecam. Kolejny kosmetyk to rozświetlający puder do twarzy. rozświetlacz do twarzy marki Bell. Jeśli chodzi o odcień, mam jedynkę i powiem Wam, że naprawdę z powodzeniem ten produkt, jeśli nie macie na przykład funduszy na zakup pudrów rozświetlających od AueGlas, które dają ładne, rozświetlone wykończenie. To ten puder sprawdzić naprawdę fantastycznie. Idealnie nadaje się dla osób, które mają niedoskonałości w okolicy tej kości jarzmowej. Idealnie też nada się dla pani w eleganckim wieku. Możecie go nakładać na przykład w okresie letnim na całą twarz. Świetnie sprawdza się ten puder jako taki wstęp do rozświetlenia. Jedyne co to kolor jest dość ciemny, więc tutaj idealnie będzie pasował na przykład osobom, które mają taką śniadą karnację oliwkową. Raczej osobom o jasnej karnacji bym go odradził ale w okresie letnim jest naprawdę fantastyczny produkt do takiego wstępu do konturowania. Używam go na sobie na klientkach. Przede wszystkim cena jest bardzo atrakcyjna. Kosztuje chyba około 11-12 zł i oczywiście możecie go kupić w Biedronce. Także jeśli jeszcze nie miałyście okazji testować tego pudru, to serdecznie Wam polecam. Daje przepiękne satynowe rozświetlenie. Kolejny kosmetyk do wykończenia twarzy to róż marki Golden Rose z serii Nude Look. To jest akurat odcień Peachy Nude. Przyznam Wam, że jest to jeden z moich ukochanych, jasnych róży, który pasuje naprawdę większości osób. Choć w opakowaniu wygląda bardzo chłodno, no to tak naprawdę jest to taki chłodny, brzoskwiniowy odcień różu. Świetnie nadaje się dla osób, które mają jasną karnację, dla pań w eleganckim wieku, gdzie idealnie sprawdzają się róże, które są brzoskwiniowe, które mają delikatnie chłodny odcień, naprawdę przepiękny odcień różu. Za niską cenę, bo kosztuje około 20 kilka złotych, więc jest to naprawdę bardzo, bardzo mało. Róż nie posiada drobinek, raczej ma takie matowo-satynowe wykończenie, więc też e, osoby, które nie lubią błyszczących róż, będą zadowolone, bo tutaj nic się na wam nie będzie świeciło z jakimiś e, drobinkami. Także jeśli ktoś kompletuje kuferek, jeśli szukacie jakiegoś fajnego, jasnego różu, który będzie pasował do większości osób, to serdecznie wam polecam właśnie Peachy Nude od Golden Rose. I ostatni kosmetyk do wykończenia twarzy, o którym chciałam wam dzisiaj powiedzieć, to rozświetlacz Starlights od Hean. Ja mam go w odcieniu 02 Gold Glow. Jest to przepiękny rozświetlacz, który ma taki dosyć ciemny no złoty odcień. To już jest moje drugie opakowanie i już znowu jest tutaj denko. Fantastycznie nadaje się przede wszystkim do dekoltu, pięknie rozświetla, przy tym wyrównuje kolory skóry, więc tak naprawdę ja na przykład na modelkach nie używam już nic innego od dłuższego czasu. Bardzo fajnie właśnie rozświetla, wystarczy odrobina i dekolt wygląda przepięknie. Ten rozświetlacz również świetnie sprawdzi się na przykład przy pracy na sesji, gdzie często troszeczkę musimy przyciemnić skórę tak żeby ona prezentowała się ładniej na zdjęciach. Naprawdę jest to fenomenalny produkt. Ogólnie rozświetlacz jest troszeczkę droższy, gdy nie jest w promocji, ale znalazłam go też w internecie za 30 zł, także mieści się tutaj w budżecie. Przechodzimy teraz do makijażu oczu i takie dwa hity w moim kuferku tanie, bez których absolutnie nie wybrałam sobie życia, jest to po pierwsze cień Mio. Oh my god, ey Shadow, jest to kolor 07 Czoklet. Powiem Wam, że jest to przepiękny, chłodny odcień brązu. Naprawdę jeśli szukacie jakiegoś cienia, który będzie chłodny, nie chcecie wydawać na przykład pieniędzy na całą paletę nie wiem, powiedzmy Maxmo, gdzie jest cień taupe, to bardzo serdecznie polecam Wam ten cień, zwłaszcza, że on kosztuje około 10-11 zł. To jest moja druga sztuka, pierwszą już zdękowałam. Świetnie nadaje się dla osób, które szukają jakiegoś neutralnego cienia na początek, jako bazy do chłodniejszego makijażu. Naprawdę no coś fantastycznego. Dodatkowo przepięknie się blenduje, przepięknie się rozciera, więc to jest zdecydowanie hit w moim kuferku. I kolejny cień, tym razem cień w płynie, w też takim neutralnym, chłodnym odcieniu, krzemień. Piękny odcień, absolutnie fantastyczny, pasujący naprawdę większości osób. Powiem Wam, że nawet te dwa cienie są razem ze sobą takim zgranym duetem. Gdy nakładam cień w płynie i chcę go sobie po prostu osuszyć, chcę zrobić, żeby ten makijaż był trwalszy, to ten cień Mio pasuje idealnie właśnie do tego odcienia krzemień z Glam Shopu. Ten cień jest fajny przede wszystkim dlatego, że nadaje się też dla osób początkujących. Nie zastyga zbyt szybko, więc jesteście w stanie długo z nim pracować i naprawdę malutką ilość rozetrzeć do chmurki. Także jeśli boicie się pracować na mokrych produktach, jeśli jeszcze nie próbowałyście, jeśli nawet nie używałyście cieni wpłynie na sobie, to warto się przełamać i warto spróbować. Przede wszystkim ten cień nie jest drogi, bo kosztuje 20 kilka złotych gdy na przykład tinty Danesy Myrix kosztują 90 zł, więc tutaj tak naprawdę nie stracicie dużo pieniędzy, jeśli nawet praca z produktami na mokro Wam się nie spodoba, to ten cień jednak kosztuje około 20-25 zł, więc myślę, że warto zainwestować, warto spróbować. Nie będę ukrywać, że jest to mój ulubiony cień, ulubiony kolor cienia w płynie od Glam Shopu i tak jak korzystam z tego cienia, niedługo będę musiała kupić nową sztukę, tak nie korzystam z innego cienia w płynie od Glam Shopu często, po prostu jest to mój ulubiony ubiony cień pasuje naprawdę większości osób i jeśli szukacie takiej neutralno chłodnej bazy pod makijaż dla siebie to ten cień bardzo serdecznie wam polecam Przechodzimy teraz do makijażu brwi i tutaj przygotowałam dla was kredki Catrice. Ja mam dwa odcienie 015 Ash Brown oraz 030 Dark Brown. Przepiękne kolory, dodatkowo naprawdę cienkie, precyzyjne kredki, którymi jesteście w stanie sobie dorysować naprawdę bardzo, bardzo mikrowłoski. Fajny produkt, naprawdę w bardzo niskiej cenie. Ta kredka kosztuje około 11 zł, z tego co sprawdzałam przed nagraniem filmu. Także do kuferka naprawdę super, zwłaszcza że takie produkty po prostu zużywają się bardzo szybko i ja nie lubię wydawać dużo pieniędzy na kredki. Są kredki naprawdę droższe, Huda Beauty, nie wiem, chociażby kredka Makeup Revolution em, ze współpracy z MaFashion, która również jest bardzo fajna, ale jednak już jest sporo droższa, więc gdy ja pracuję na klientkach i tych kredek zużywam naprawdę sporo, to te 11 zł ratuje mój kuferek, także serdecznie wam polecam, jeśli macie ochotę przetestować jakieś nowe kredki, jeśli używałyście na przykład kredek Eveline, które są troszeczkę droższe. Ja kiedyś używałam tylko i wyłącznie kredek z Golden Rose, ale jednak tamte kredki, mimo tego, że były bardzo fajne, to bardzo szybko się zużywały. Więc tutaj, jeśli mogę kupić coś za połowę ceny, za 10 zł, nie za 20, to zdecydowanie wybieram te kredki z Catrice. I ostatnie trzy produkty to będą produkty do makijażu ust. I pierwszy z nich to jest balsam Lip Mask od NAM. Powiem Wam, że odkąd odkryłam tę maseczkę, coraz rzadziej sięgam po balsam z Laneige. Zwłaszcza używam właśnie na sobie tego balsamu. Balsam z Laneige, ta maseczka na noc jest bardzo droga, bo kosztuje już ponad 100 zł. Tutaj. Słuchajcie, koszt tej maseczki to jest 16 zł. Przepięknie pachnie. Przepięknie pachnie owocowo, super się rozprowadza, pojemność to aż 15 gramów, więc jest to naprawdę spora pojemność. Ja tego balsamu głównie używam na noc. Ogólnie taka różnica między balsamem Lanesh a tym znam jest taka, że ten balsam z Laneige moim zdaniem ma taką troszeczkę lżejszą konsystencję i troszeczkę bardziej wygląda jak błyszczyk, więc ogólnie, jeśli miałabym wybierać taki produkt, który chcę sobie na przykład nałożyć na konturówkę, to sięgnęłabym balsam na Natomiast jeśli zależy mi na wilżeniu ust, jeśli po prostu chcę użyć czegoś takiego treściwego na usta, na przykład na noc, to zdecydowanie sięgam właśnie po tą maseczkę od NAM. Uważam, że jest to świetny produkt, bardzo fajnie nawilża usta. I jeśli ktoś nie chce wydawać tyle pieniędzy na balsam z Laneige, to uważam, że jest to fajny zamiennik, może nie w 100% identyczny. Uważam, że takich produktów nie ma, ale bardzo fajnie się sprawdza i spełnia swoje zadanie, podobnie jak maska od Laneige. Czy ostatni produkt, to będzie również kosmetyk marki NAM i tym razem będzie to konturówka. Iconic Matte Pencil. Ja mam ją w kilku odcieniach, ale mój ulubiony to 08 Tofi. Przepiękny, czekoladowy odcień ymm, z taką domieszką beżu, różu. Yy, dosyć chłodny, bardzo fajnie się rozprowadza. Jest taki troszeczkę powiedziałabym niebezpieczny, bo faktycznie po tych ustach idzie gładko i trzeba uważać, zwłaszcza przy aplikacji tego produktu, żeby za bardzo się nie rozlała poza usta. Natomiast jak ona już zastygnie, to jest naprawdę nie do ruszenia, więc niech was nie zwiedzie, jak zaczniecie. Niech Was nie zwiedzie to, że jest bardzo kremowa przy aplikacji, łatwo sunie po ustach, bo tak naprawdę bardzo szybko zastyga. I jak już zastyga, to naprawdę fajnie się utrzymuje, jest super bazą, na przykład pod jakiś błyszczyk, pod jakąś pomadkę taką bardziej satynową, ponieważ będzie przedłużała ta konturówka, trwałość takiej satynowej pomadki, jest naprawdę bardzo fajna kredka, i obok moich ulubionych konturówek Pierrene, ta zdecydowanie jest kolejną. Cena tej konturówki to chyba ponad 20 zł, bez promocji, natomiast często też są. Zniżki, więc w sumie chyba ostatnio udało mi się kupić za 11,99, także myślę, że bardzo fajna cena. Myślę, że też jest wydajniejsza niż konturówka z Pirene, Także jeśli nie miałyście okazji jeszcze używać tej konturówki, znam, jeśli robicie takie beżowo-brązowe nudziaki, to odcień 8 bardzo serdecznie Wam polecam. I ostatni produkt do ust, który chciałam Wam dzisiaj polecić, to są błyszczyki Essence. Chyba jest to całkiem nowy produkt. Są to błyszczyki, które mają powiększać usta. Natomiast powiem Wam szczerze, że jeśli nie lubicie takiego szczypania przy powiększeniu, jeśli nie lubicie takich produktów, ja akurat osobiście lubię, ale dla osób, które nie lubią i na przykład jeśli malujecie klientki i nie wiecie, czy klientka lubi taki efekt, czy to szczypanie nie będzie przeszkadzało, to tutaj zdecydowanie zamiennikiem takich powiększających przez szczypanie. Usty błyszczyków jest właśnie ten błyszczyk z Essence. Błyszczyk to nazywa się Extreme Shine Volume Lip Gloss takie dwa moje ulubione, których używam bardzo chętnie na sobie i nawet ten przeźroczysty mam właśnie dzisiaj na ustach. Jest to odcień clear, czyli taki zupełnie przeźroczysty. Tutaj może się wydawać, że on ma delikatny kolor, ale to jest mój błyszczyk i ja zazwyczaj używam go na jakieś konturówki, na inne pomadki, więc troszeczkę tutaj dostało się pewnie konturówki do środka, dlatego ten kolor jest zmieniony. A drugi odcień to jest nude mood i to jest przepiękny taki różowy, nudziakowy odcień dla wszystkich blondynek, dla osób, które lubią jasne błyszcze, to będzie super. Ten ma delikatną drobinkę, natomiast ten przejść jest kompletnie bez niczego, więc jeśli szukacie takiego topera, takiego błyszczyka, który będzie Wam powiększał usta bez pieczenia, to zdecydowanie polecam Wam te błyszczyki od Essence. Tutaj też cena około 10 zł, więc tak naprawdę bardzo, bardzo niska. Myślę, że każdy może sobie pozwolić na taki błyszczyk. Plusem tych błyszczyków jest to, że one się. Nie kleją. Ja nie lubię błyszczyków, które się kleją i tutaj zdecydowanie tego nie ma. Także serdecznie Wam polecam, jeśli szukacie jakichś błyszczyków, które powiększają usta bez em, efektu takiego szczypania, i takich też, które się nie kleją. To by było na tyle, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać koniecznie, co myślicie o takiej tematyce filmu. Jeśli będziecie chcieli więcej takich odcinków, to oczywiście będę co jakiś czas dla Was takie odcinki nagrywać. Powiem Wam, że bardzo ciężko było mi wybrać takich top 10. Mam już, słuchajcie, gotowe produkty do nagrania kolejnego odcinka z tej serii. Oczywiście piszcie w komentarzach, czy macie któryś z tych kosmetyków, czy również Wam się sprawdzają, a może nie, jestem ciekawa, co myślicie o tych kosmetykach. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy macie jakieś perełki. w w swoich kosmetyczkach, w swoich kuferkach może coś kupię i również będzie mi się sprawdzać. Jestem bardzo ciekawa. Także cóż, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia kolejnym razem już niedługo. Pa, pa!